Rozmowa niezależna, Jacek Sobala, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Bolesław Piecha. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Był wiceminister zdrowia, lekarz, dyrektor również były szpitala w Rybniku, zdaje się. Wojewódzkiego szpitala w Rybniku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ale również przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Pan to akurat wie, dlatego o to zapytam, bo strasznie mnie irytuje i drażni taka ta obłuda w tych mediach sprzyjających rządowi, zaprzyjaźnionych w cudzysłowie z rządem. Bo oni tam udają, że próbują ustalić, czy to system zawinił w sprawie śmierci Dominiki ze Skierniewic, czy człowiek. To i system zawinił, i ludzie zawinili. Ale to pan wie na pewno. Czy można powiedzieć, że Donald Tusk, Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz są niewinni w tej sprawie? No i oczywiście tego nie można powiedzieć, bo ja muszę powiedzieć, że jest trochę bardzo dziwnie, ale taki wykład, taki belferski dotyczący tego, co się nazywa błędem w medycynie. Jest błąd lekarski i on się zdarza bardzo często albo rzadziej i to jest relacja między lekarzem a pacjentem. Źle lekarz zdiagnozował, źle zastosował leki, miał powikłania, których nie przewidział i nie zadziałał. Druga sprawa potężnych błędów to są błędy administracyjne, organizacyjne i w tym przypadku konkretnym mieliśmy do czynienia z ewidentnym niedopatrzeniem czy błędem, jak to kiedyś nazwano, organizacyjnym. To znaczy nie zadziałała organizacja, czyli procedura, jak wszystko miało działać, czyli klocki Lego się rozsypały i za to już odpowiadają ludzie, bo ludzie tworzą przecież te klocki, ale za to już odpowiada organizator ochrony zdrowia w Polsce. A takim organizatorem natury rzeczy jest rząd, który mając narzędzia w postaci prawa albo twardego w postaci ustaw, czy miękkiego rozporządzeń, czy jeszcze większego zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia, powinien takie sytuacje przewidzieć i dopilnować, żeby ten system zadziałał. Panie ministrze, więc proszę, ale Bartosz Arłukowicz przed kamerami i mówi o tym, robiąc smutną, poważną minę, że będziemy wyciągali konsekwencje, będziemy surowi, znajdziemy winnych i tak dalej. A wszystko jest przedstawiane w taki sposób, jakby jego to nie dotyczyło osobiście, no, jakby Donalda Tuska to nie dotyczyło. Nie mówię sobie Kopacz, bo jej w ogóle nigdy nie było. I właśnie tu mamy ten dokładny przykład, bo pan minister Rukiewicz powiedział, tak mówiąc, trochę w przenośni z drogi, bo wywiad był na drodze w Szczecinie, prawda? I co on powiedział takiego? On powiedział, że wyciągnie konsekwencje, czyli on nagle, funkcjonariusz publiczny, stawia się w rolę prokuratora. Co jest? Bo do prokuratora są prokuratorzy, policja, a nie pan minister Arłukowicz. Pan minister Arłukowicz pewnie nie wie, że ten rząd przecież absolutnie odseparował prokuraturę i organy ścigania od rządu. Więc niech se da spokój z taką akurat argumentacją. Winny jest system, który jest dziurawy, zdezintegrowany i winny jest jeszcze pewny taki bardzo delikatny, ale coraz bardziej intensywny zapach komercji. Otóż udało się rzeczywiście Platformie Obywatelskiej wsączyć w system ochrony zdrowia kategorię zysku. Bezwzględną kategorię zysku. Bezwzględną kategorię zysku. Ja nie chciałbym epatować, ale muszę. Sawicka. Lody na ochronie zdrowia będą kręcone. 6 lat minęło. Są kręcone. Udało się wsączyć ludziom, którzy w systemie pracują, w przypadkach bardzo trudnych, bo decydujących o życiu i śmierci. Element, czy przypadkiem, jeżeli coś zrobię nie tak, nie ponoszę konsekwencji, bo mój szef powie, że nie działam gospodarnie i podobnie jak dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka, pana profesora przecież, mnie zdyskredytuje i po prostu wyrzuci na zbity pysk. Co myśli ten dyspozytor? Jak zrobię błąd, wyślę tam karetkę, okaże się, że to była niepotrzebna wizyta, to kierownik sprywatyzowanego przecież pogotowia powie, no pan działa na szkodę firmy, won mi stąd. To się udało przez te 6 lat i jest to największa porażka tego rządu. Lody w Polskiej Służbie Zdrowia są kręcone, jakkolwiek to by nie brzmiało, i etos pracy lekarza, etos tej służby, tej empatii ginie. No tak, po drugiej stronie słyszymy o tym i tak mówi na przykład zastępca Bartosza Arłukowicza, wiceminister Neumann, że jeżeli chodzi o system ratownictwa medycznego, to on w Polsce działa bardzo dobrze, kto wie, czy nie najlepiej ze wszystkich tych systemów w służbie zdrowia. No to gdyby działał najlepiej, to nie mamy serią takich przypadków do czynienia, więc spokojnie z tym. Ja myślę, że ten rząd epatuje nas wybiórczo pewnymi sytuacjami. Otóż Polacy mają coś we krwi. Lubią akcyjność.
I ta akcyjność widzieliśmy w przypadku katastrof w Szczekocinach, zderzenie pociągów, czy hali zawalonej na Śląsku, hali targowej, że przypominam, przy wystawie Gołębi swego czasu. Tam to zadziałało, akcyjność zadziałała fajnie. Natomiast w przypadku pojedynczych, jakby poza kamerami, ten system działa mniej więcej tak, jak świetnie przecież działa pas lotniczy na lotnisku w Modlinie. Nagle się okazuje, że on jest dziurawy i że wiele sytuacji takich tragedii albo uniknięcia tych tragedii zawdzięcza przypadkowi. Przypadkowo uda się rodzicom dobić do lekarza, przypadkowo uda się zapłacić, mając prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, czyli tej finansowanej z tego państwa, bo rodzice są w stanie zrobić dla dziecka wszystko. W tym przypadku rodzice zaufali systemowi. Zaufali 68 artykułowi Konstytucji. Jesteśmy obywatelami, płacimy podatki, płacimy składki. Nikt tam się nie zachowywał emocjonalnie. Matka nie histeryzowała. Matka po prostu nie była roszczeniowa. Nie ma takiej rzeczy. Rzeczowo odpowiadała na ten temat, więc dyspozytor uznał, skoro jest taka rzeczowa, to pewnie dużo zrozumie. I co? I ją olał. Ponieważ nie przyszło mu do głowy, że choroba dziecka może mieć różne konsekwencje i dla dzieci reguła była zawsze ta sama. Nie w żaden sposób nie racjonalizuje się, nie rekomenduje się albo też nie wydziela się wizyt. Dla dziecka się po prostu jedzie, ponieważ nie ma nic gorszego jak przebieg pewnych schorzeń dzieci. One mają w medycynie określenie fulminans, galopujący. I sytuacja za godzinę potrafi być taka jak u tej Dominiki. Dziecko, ludzie starsi odwadniają się. Ludzie starsi, dzieci, to jest specjalna kategoria. I panie redaktorze, polska ochrona zdrowia, polski podatnik, polski płatnik składek, naprawdę na tych, być może, czasami na wyrost spełnionych interwencjach państwowego, żeby było jasne, państwowego ratownictwa medycznego, czyli już mówi, kto jest odpowiedzialny, ten minister Arłukowicz tego nie wygumuje, choćby chciał, na pewno nie straci. To są niewielkie pieniądze, a zaniechania to są dramaty, jak ten. Skoro pan wspomniał o pieniądzach, prawie 370 tysięcy złotych premii w ciągu ostatnich 2 lat pięciu dyrektorom pięciu różnych szpitali przyznał minister Arłukowicz. Jak pan skomentuje ten fakt? No i tu mamy ten fakt. Ja nie jestem przeciwnikiem premii. Ja zawsze uważam, że najgorsze jest pracowanie bez wynagrodzenia. Starzy nasi przodkowie mówili, że tanie mięso to psi jedzą. I trzeba rzetelnie dobrze płacić. Ale w tej sytuacji, kiedy są tak potworne oskarżenia tegoż pana ministra o niegospodarność, o nieracjonalizację, o błędy, o w zasadzie prokuratorskie przestępstwa. No przecież do Centrum Zdrowia pan niejaki minister Arłukowicz wysłał CBA. Tak. I się okazuje, że był w stanie z drugiej strony dyrektorowi temu centrum chyba dać 40 tysięcy złotych nagrody. No to co? Biblijna jakaś zasada dla komunisty Arłukowicza, czy dla takiego kawiorowego lewicowca, dziwna, bo że biblijną zasadę stosuje, nie wie lewica, co czyni prawica, to świadczy o kolosalnym bałaganie i kolosalnym zagubieniu pana ministra Arłukowicza na tym stanowisku. Jedynie, co mnie jeszcze bardziej potrafi zdumieć, to cierpliwość Tuska. Nie wiem, dlaczego Tusk stał się zakładnikiem Arłukowicza? No mając tak słabego ministra, jako wytrawny marketingowiec polityczny, bo takim Tusk jest, jako wytrawny gracz PR-em, powinien po prostu zmienić go na kogokolwiek. A ludzie by odetchnęli i byłaby szansa na nowe partie. Czy tutaj taka zmiana samego ministra cokolwiek pomoże? Oczywiście, że nie pomoże. Partia rządząca, tak jak w wielu dyscyplinach, nie ma żadnego programu. Ona nic już dzisiaj Polakom nie obiecuje. Nawet nie wiem, czy jeszcze aktualna jest ciepła woda w kranie. Tego już też nie wiem w dobie kryzysu. Nie przez przypadek. Od kilku lat nie mamy żadnego programu. Twierdzi się, że wszystko jest cudownie. Przecież pan minister Neumann powiedział, że ratownictwo w Polsce medyczne jest najlepsze na świecie. To co tu zmieniać? Trzeba tylko ludzi łowić i sekować, prawda? Nic więcej nie trzeba robić. Niestety takie myślenie o bardzo ważnej dziale polityki społecznej, jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne, przyświeca temu rządowi. Niech się dzieje, co chce. Nasze media, mówię to z dużym podkreśleniem, i tak próbują nas wytłumaczyć. Jak się to tłumaczy? Proszę spojrzeć na to, co się dzieje z Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
bardzo ostry osąd owsiaków, mówię ów, i już dzisiaj jest wygumowanie, w zasadzie pełna zgoda. Natomiast pan minister jednocześnie nie ma odwagi spotkać się z adwersarzami, czyli fachowcami, którzy się tym zajmują, politykami, którzy się tym zajmują, nie przychodzi na Komisję Zdrowia, woli rozmawiać ze z tym, którego przekona w imię absolutnie innych racji. Jest celebrytą i używa do tego owsiaka, a nie rozmawia ze społeczeństwem. Rozmawia z przedstawicielami pewnych bardzo ważnych instytucji, jakim są organizacje pozarządowe, ale nie wybranych w prawomocnych wyborach, czyli z przedstawicielami narodu. Do komisji sejmowej daleko. Pan minister Łukowicz był bodajże dwu czy trzykrotnie, posiedzeń było ponad setka, mimo iż na każdy jest zapraszany wielokrotnie. Co trzeba było w tej chwili zrobić, żeby naprawić ten system? Ja myślę, żeby naprawić, to trzeba ogromnego przedsięwzięcia. Odczuli jakąś... Natomiast żeby ludzie odczuli pewną... Tak. Ludzie muszą przede wszystkim odczuć to, że jest bezpieczeństwo jako tego typu. Pierwsza sprawa, którą jest, to trzeba... To też wydawało się kiedyś nie do wykonania, ale opozycja tutaj kamykiem jednak uruchomiła sprawę, że dzieci i osoby w podeszłym wieku mają być chronione, tak jak mówi konstytucja, na szczególnych zasadach. I chociażby te ratownictwo medyczne nie ma prawa odmówić wyjazdu do dziecka. Koniec, kropka. To jest jeden prosty przepis w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Żadnych pieniędzy z tego specjalnie nie ubędzie. Czy tam będą jakieś nieracjonalne wydatki? Może i będą, ale na pewno nie trzeba stawiać na oszczędności. A druga sprawa, trzeba się zastanowić, po co w ogóle ten system jest. Czy on jest po to, żeby kreować komercyjny zysk, czy po to, żeby wykonywać zadanie, które na siebie, na swój obowiązek, na swoje barki wzięło państwo, czyli posłowie Sejmu i Senatu, rząd, czyli wykonywać konstytucję, czyli zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I pierwszą rzeczą, która się zmierzy, to jest kolejki. Jest nie do pomyślenia, a w biurze poselskim mam wiele różnego rodzaju interwencji, żeby przychodził do mnie pan emeryt, 70-letni, który ma kłopoty ze wzrokiem i go kierują na operację usunięcia zatmy za 7-8 lat. 70-letni. I co ja, jako przedstawiciel władzy, co ja mogę mu powiedzieć? Mhm. Nie co ja mogę zrobić, co ja mogę mu powiedzieć? Jest rzecz straszliwa, żeby tworzyć takie bariery w dostępie. Jeżeli to trafi na, przepraszam, pana Krausego, że będę tutaj mówił pana Staraka, to oni sobie poradzą. Mało tego, oni tej zaćmy, tego leczenia nie będą robili w Polsce nawet. Natomiast my musimy myśleć oczami zwykłego obywatela. I to trzeba w jakiś sposób zrewidować. Żeby to zrewidować, trzeba mieć strategię. Trzeba powiedzieć, co jest dla nas ważne, a ważne jest dla nas na pewno to, co mówi konstytucja, czyli dzieci, matki w ciąży i osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza niesamodzielne czy niepełnosprawne. I jak to zrobić? Jeżeli trzeba będzie obciążyć obywateli dodatkowymi kosztami, to trzeba to racjonalnie wyjaśnić, ale trzeba pokazać. Robimy to jako społeczeństwo solidarne dla tej grupy ludzi, bo tam mamy najwięcej problemów. I nie róbmy zamieszania. Myślę, że jeżeli to będzie 7-8 lat czekania. Tak, myślę, że jeśli to będzie trzeba, jasno postawione, to i wtedy trzeba debatować. To nie jest, panie redaktorze, tak, że wszyscy się zaraz zgodzą. Ale trzeba nad takim programem debatować. Tyle tylko, że rząd unika nawet nie stawiania ciężkich pytań, unika jakiejkolwiek dyskusji na problemy, które mówią, że Polska nie jest taka elegancka, jak się wydaje PR-owcom rządu. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.